Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Nobix. Dzisiaj kontynuujemy grę Metro Exodus. I co? No i co Wam mam do powiedzenia? To na pewno to, że wczoraj odcinek 25 nagrywałem. W 24 skończyliśmy przy Oldze, jej opowieści. Trochę też zacinał. Nie ukrywam. Nie wiem, co się stało. Ale następny 25 odcinek, jak już poszliśmy do portu, do którego musieliśmy się dostać po cichu i ogarnąć sobie łódź. To tak, takie lagi miałem, że masakra, nie? No. No i nie wrzucę wam tego odcinka. Tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach najwyżej. Postaram się dla was jeszcze raz nagrać. Jak będziecie chcieli to zobaczyć, a jak nie, no to w sumie co tam było? Zeszliśmy do portu. Okuszyłem kilku gości i po prostu po cichu otworzyłem bramę i popłynąłem łodzią. Popłynąłem łodzią, dostaliśmy się tutaj. Tu mieliśmy włączyć tylko prąd na dole. I znajdujemy się tutaj przy tych drzwiach, gdzie tu jest ktoś w środku, ale nie wiemy. Kto? No już tak średnio wam opowiadam, ale no w sumie no nie ma co tam za bardzo. Tak, bo to w sumie no tak jak mówię, no był tylko ten. Musieliśmy zdobyć łódź po tej łodzi, jak zdobyliśmy po tym obozie. Uruchomić tutaj prąd. I w sumie to tyle. I to było tyle w sumie, a teraz wchodzimy, zobaczymy kto jest w środku, bo jestem sam ciekaw. I się okaże, ktoż to jest. Put a sock in it. You amigo. The bandit. Well, you're here. Which means that all those spineless worms and wannabe pirates are all dead. Am I right? Don't bother answering. Everyone knows I'm right. And good riddance, I say. Perhaps we should offer him our hospitality, Admiral, sir. He is a guest, even though he's a bandit. Ah, that's an idea. Take a seat, bandit. Let's have some tea. I bet you never tried anything quite like it. I gathered, dried, and brewed it myself. Can't get any help from this worthless lot. At least... Okej, wsiądźmy sobie na herbatkę. No respect for our guest either. He can't get a word in edgewise. No dobra. Klapnijmy sobie na herbatkę. Don't mind them. To our meeting. That's a good tea. You fussy, ground-loving rats don't drink it, though. Radiation! Radiation! Radiation, my ass! Radiation. Just look at us! Dangerous. We're all healthy as can be! Thanks for coming here. See how happy my boys are? We don't really have anyone to talk to here anymore. They all left. We're all but forgotten here. Even Roman forgot about us. Yet he was here with us when we built this base. All the boys remember that, don't you now? Yes, he was here!
remember. We all remember. That's right, boys. You all remember. But that bastard just forgot. And the other ground-loving rats, too. They all forgot. We're protecting them all with our lives here. At first, they were so happy. They shouted, "We'll kill all the bandits! The pioneers are cowards! The teacher is wrong! We're better off attacking!" Didn't they, boys? Yeah, they did! They shouted their throats sore! Yeah, louder than those bandits we shot! There you have it. My boys do remember. And those don't. You could always count on them when you wanted someone to shout and call pioneers' names. Aye, but when the going got tough and the Aquas started attacking in their hundreds, they changed their tune. Oh, radiation. Oh, it's dangerous. Oh, the girls say teacher told them to tell us that we have to get out. Well, fighting the Aquas ain't as fun as hanging bandits from the posts. You can rob the bandits when you kill them, but mutants don't have much worth taking. So who cares if they're about to eat the whole valley, right? Pathetic rats. That's who they are. Ground-loving rats. A bit late to start listening to the teacher, too. Though, those rats don't care whom they listen to. Be it teacher or the girls. If doing so gives them an excuse for chickening out. So, they all left. The cowards. Even the pioneers have more spine than that slime. They followed Ludmilla to the dam. They were going to take the tunnels and then go along the reservoir, those adventurers. I've no idea if they actually got anywhere. But they weren't afraid of no radiation. That's for certain. Well, the only person who still has balls in that sorry lot is Olga. She did visit us a lot here, and she always thrashed those cowards at council sessions. Visit us, my ass! It's you who she visit! Yeah, right. Me! Though, if not for my spine wound, Olga and I would have turned this valley upside down. But now, who needs a cripple? To hell with her! A woman on a ship is bad luck. Besides, we stayed with you. Yes, my boys did stay here. I had to do some persuading to make them stay, though. Even you were going to abandon your old friend, weren't you? Weren't you? Come on, Admiral, sir. We'd never do that. Yeah, yeah. Tell that to this new guy. He seems to be all ears. But I can read you all like a book. And I say, you are going to leave me. And had I not brewed my tea extra super strong that day, you would have. No doubt about that. Hey, careful with the guitar. Got it, sir. I'll be careful. Come on, remember, this thing is an instrument. Yes, sir, an instrument. What the hell is up with you today? Do you want to scrub the deck so bad? Sorry, Admiral. Don't be sorry. Be better. How about you play something instead of dropping that guitar? I'd go for a shanty.
Yes, Admiral. One shanty coming up. To hell. You're all ground-loving rats. Rats. Yes, I've been thinking. Why don't we have a smoke? I say we should. Kości ma nie po kolei, tylko chyba w głowie, nie? No to ładnie. Oh, this is good. Strong, the way I like it. This tea is as good for smoking as it is for brewing. It can also cure any sickness and solve your marital problems. The smell is an acquired taste, but I like it a lot. And my boys here don't have any problems with it. Not anymore. Tea's good. Makes me sleepy, though. Look, Bandit. You know what? Just stay here with us. Living here is fun. We can talk, eat, and drink all we want. We'll find you a bunk tomorrow. I'll take a nap in the meantime. Just a little rest. Good tea. Good tea. Ale melodia spoko, fajna. Kręciła mi się. Fajna, fajna. Podoba mi się. Idziemy chyba, nie? Tyle powiedziałem. Dobra. Czyli tu. Dobra, okej. Coś mamy. Zbieramy, jak najbardziej. Zależymy. Wszystko, dobra. No, jest niedźwiedź. Jest pan niedźwiedź. Okej, okay. Czyli jesteśmy prawie w punkcie wyjścia, czyli chyba trzeba będzie pokonać tego nieświadka, coś czuję. No co mamy tutaj? Mamy jeszcze, mamy zapalające, nie bardziej, zapalające i strzelba i damy radę, ale tutaj coś jeszcze jest, a nie, tego nie możemy wynieść, dobra. No a co, trzeba iść chyba tutaj, nie? Raczej ta. Och. Nie. Naprawdę? Muszę tam wejść? Do niego? No ale nie chcę z tobą walczyć już. Już walczyliśmy raz. Starczy mi. Co ta latarka tak słowo chodzi? Aha.
No co, lecimy tak. Palto. Okej, tutaj coś znajdziemy? Chyba nie. Ale jeszcze tutaj spaliłem. No nie wierzę, jeszcze te mędy. Jeszcze pająki są, no nie wierzę, no. Już nimi się latałem, no, wystarczy mi. Ile można? No znowu on. Serio. No nie chcę już z nimi walczyć. Wiesz tą zapalniczkę. Włącz, nie włączysz. Nie. Nie. Nie mów mi, że tylko ci, jeszcze ci latarka padnie, nie? To... Nie. Nie rób tego. Nie. Serio. Latarka ci padła jeszcze. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wiem. Dobra, mamy trochę światła. Co to jest? Jak obcy. O, koledzy. Nasi nowi. No, nie. Palto. Dobra. Musimy chodzić. Nie wiem, co to jest. Nie chcę wiedzieć. No i co na tym... O! Kurde. No tak, a! Światełko! Ładuj. Nie wierzę, nie trafiłeś. Naprawdę. Ciężko. Dobra. Szybko, ładuj. Zapalniczka. Serio, muszę tu wejść? Nie muszę. Na serio to gdzie mam iść? No. Palto! Dobra. Leży. Ładuj. Okej. Okay. Latarka. Wydaje, że mam iść tam, ale... Weźle sprawdzić, co będzie. Bunt. Nie stąd. Ładuj. Szybko. Tak jest. Paniczka. Idziemy dalej. Stech. Nie wychodź tylko. Chciałem tylko sprawdzić, co tu się znajdzie. No. Czy coś się w ogóle znajdzie. No jak najbardziej. Jakie fanty. A, mołotowy w sumie mogę użyć. Dokładnie. Mołotowy w sumie możemy używać. Dobra, mołotowy jest. Pal, wszędzie pal, jak leci. Promieniowanie. Zajebiste.
Gdzie kurwa? Pat? Tam nie, co się dzieje. Ładuj. Paniczka. Okej, okay, zbieramy. Zbieramy wszystko. Aha, dobra. Myślałem, że coś grubego. Mołotowym. Nawet ja ani jednego nie zużyłem, no dobra, no wiesz. W sumie możemy stworzyć mołotowy, to nie ma problemu. Nic tu nie ma. Zabieramy. Dobra, wracamy. Musimy iść dalej. Nie podoba mi się. Nie. Nie, 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 nie. Chyba więcej paznokka nie miała. Dawaj, apteczkę. Nie. Ładuję. Nice. Apteczka. Git. Ot. To byłem, dobra. Nie idziemy tu. Idziemy w tym kierunku. No dobrze, do tego nawet nie podchodzę. Zapalamy od razu. Tutaj kolejną pochodnię. Zabieramy wszystko. Palto. No wyłaś, wyłaś i tak, tak wyjdziesz i tak wyjdziesz. Nie spierdolę. A nie, no właśnie. Kurde. No i co? No co? Jeszcze żeś nie zdechł? Teraz zdechłeś. No. Dobra, leży. Szybko ładujemy. No tak. Kolejny. Leży. Ładujemy. Zapalniczka. Na latarka. Zapalniczka, nie latarka. Dobra. Feci się. Jest dobrze. Nie. Tego odejdziemy. Mam nadzieję, że po tych schodach jak wejdziemy na górę, to będziemy w domu. Ale to... Nic nie wiadomo. Wybieramy, szybko pal. Wchodzimy, tyk, pal. Ja pierdolę, nie podoba mi się, oj, nie podoba mi się to. Ani trochę. Serio, nie. Przepędyk. Nie mogę zapisać, to jest najgorsze. To będzie niedźwiedź? Nie. Boże! What the fuck? Jak ja mam teraz przeładować? Halo? Spokojnie. Ale tak to zaczęło działać, dobra. Co jest, kurwa? Ładuj. Niech podejdzie. Bo nie wiesz, że zaraz wszystkie naboje do strzelby stracę. Nie apteczkę, no. Dobra, śpi. Kolejny. Okej. Okay. Będzie latał. Fajnie. Ja się
śmietniku. Pal to, no. Pół dnia się będzie zastanawiał, czy to palić. Dawaj. Ładujemy, ładujemy. Na maksa. Dobra. Mało mamy amunicji. Do strzelby. Niedobrze. Okej, okay. Wybijamy. Wybieramy. Palto, kurwa, palto, no. No, chuj ci wybije, nie pal. Dobra, palto. Paliwo. No dobra, potrzebujemy paliwa, nie? To już wiemy, czego potrzebujemy. No tak... Nie palisz tego. Nie? Nie. No dobra, potrzebujemy paliwa. A dobra, zapisywanie, dobra, okej, okej, okej. Potrzebujemy benzyny. I benzyna pewnie będzie na górze. Jest. Ale znajomi też są. Pal lampeczkę. Dobra. Tego nie ma, przecież potrzebujemy benzyny. Pozbierajmy sobie to, co możemy zebrać. Wszystko, wszystko, wszystko. No, bierz benzynę. Prawie pełne. Serio, znowu. Musimy walczyć. Ja sobie tam biega. Ja coś czuję, że chyba nam będzie przeszkadzał. No dobra. Wyjdziesz? Nie, dobra. Dobra. Lej to. Odpalek to także. Okej. No leżeć, kurwa. Gleba. Dobra. Palaj, panie. Nie no, ja myślałem, że to już koniec. To dopiero początek. Dobra, ładujmy sobie pareczkę. Dobra. Naładowane, zapalniczka. I lecimy. Zabieramy. Okej. Pal. Warsztacik, cudowny. Pal lampeczkę. Dobra, coś. Paliczkę. Warsztacik. Jedziemy. Co tu możemy ulepszyć? Apteczki jak najbardziej. 5. 6 pocisków. Kurczę, trochę mało. Zróbmy sobie z 30. Dobra, tyle nam wystarczy, powinno. A to? O! To się przyda na pewno.
Zróbmy sobie 4. Będzie dobrze, dobra. Czyścimy, czyścimy. Dobra, jest. Kałaszek. Okej. I kusza nie trzeba, kuszy, dobra. Żadnych ulepszeń nie mamy. Poprawmy, dobra. To jest wszystko. Zapis. Mamy i lecimy na górę. Weź to. Co znajdziemy na górze? Jestem ciekawy. Jest i on. Chyba się wkurzył. Spalmy te pajęczyny, bo przez to wolniej się poruszamy. Myszka. To coś znajdziemy? Nie bardzo. Kolega też nic nie ma. Weźmy. Ten coś tutaj miał. Zapalmy. Ten nic nie ma pan. Dobra. No, lecimy na górę. O! Bez światła. Okej. Dobra, dosyć pająków. Dobrze, to skończymy sobie odcineczek na tym etapiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i lajku. I piszcie komentarze. Powiedziałem dwa razy lajku. Dobra. Piszcie komentarze. Co byście chcieli zobaczyć. Jakieś gierki. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, do zobaczenia. Hej.